jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Domek na drzewie. Peppa i George odwiedzili babcię i dziadka świnkę. Babcia świnka! Babcia Inka! Witajcie, maluchy! Zanim wejdziecie do domu, musicie zdjąć ubłocone buty. Tak, babciu. Peppo, George'u, zobaczcie, co zrobiłam. Małe zasłonki. O! A po co te małe zasłonki, babuniu? To niespodzianka. Chcecie zobaczyć, co zrobił dla was dziadek świnka w ogródku? Oczywiście! Dziadku świnko! Dziadku Inka! Witajcie, moje dzieci! Zobaczcie, co dla was zrobiłem. Domek na drzewie. Domek na drzewie! Dla George'a i dla mnie! Te małe zasłony są do waszego domku. Peppa i George uwielbiają domek na drzewie. Dziękuję, dziadku świnko. Dziękuję, babciu świnko. Kto z was chce wejść do środka? Ja, ja! No to wskakuj. Zanim wejdę do domku na drzewie, muszę zdjąć zabłocone buty. Jestem w domku na drzewie! Jestem w domku na drzewie! George, ty też chcesz wejść do domku na drzewie? Tak? Kto tam? Młody prosiaczek George chciałby złożyć ci wizytę. Czy może wejść? Jeżeli zdejmie zabłocone buty. George, zdejmij buty, a potem odwiedzisz Peppę na drzewie. Kto tam? George? Tak? Kto to? Tu mama świnka. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Musisz powiedzieć tajne hasło. Potem będziesz mogła wejść do domku. Rozumiem, a jakie są te sekretne słowa? Powiem ci je szeptem na ucho. Te sekretne słowa to duży brzuszek taty. Rozumiem. Powiedz sekretne słowa. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Duży brzuszek taty. Ach, to są bardzo głupie sekretne słowa. Mamusiu, zanim wejdziesz do naszego domku, musisz zdjąć buty. Oczywiście. Jest też miejsce dla taty. Powiedz sekretne słowa, tato. Czy ja mogę powiedzieć inne sekretne słowa? Nie. No więc dobrze. Brzuszek taty świnki. Zgadza się. Możesz wejść, tatusiu. Zdejmij buty. Chyba nie zmieszczę się przez drzwi. To dlatego, że masz za duży brzuszek. Już wiem. Tata świnka może się dostać przez dach. Peppa, George, mama świnka i tata świnka są w domku na drzewie. Babciu, uwielbiam domek na drzewie. Nie chcę stąd nigdy wychodzić. To cudowne, Peppo. Ale czy na pewno nie chcesz mnie odwiedzić w moim domu? Nie, dziękuję, babciu. No to w takim razie dziadek świnka i ja sami będziemy musieli zjeść wszystkie ciasteczka. A, ciasteczka? Babciu świnko! Mam tu domowe ciasteczka, ale jeżeli chcecie wejść, musicie powiedzieć sekretne słowa. To łatwe. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Nadal twierdzę, że to głupie sekretne słowa. Postacią głosów użyczyli Julita Koszuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.